Witamy w następnym dniu szkoleń. Tak jak wczoraj mówiliśmy, zapraszamy dzisiaj do tańców standardowych. Poznamy dzisiaj walca angielskiego i wiedeńskiego. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Tańce standardowe różnią się od tańców latynoamerykańskich przede wszystkim przez naszą postawę ciała. W tańcach latynoamerykańskich jesteśmy bardziej luźni, a w tańcach standardowych musimy być bardziej sztywni. I pierwszym tańcem, od jakiego zaczniemy, będzie walc angielski. I teraz pokażemy Wam podstawowy krok do tego tańca. Więc będziemy się poruszać po kwadracie. Zaczynamy od nogi prawej, idziemy do przodu. Raz, dwa, dwa, na palce i opadamy trzy. I do tyłu. Raz, powrócimy na palce. Dwa i opadamy trzy. I do przodu, do boku, do tyłu, do boku i opadamy. A teraz pokażemy krok podstawowy z muzyką. Yeah.
do przodu na palce, zostajemy, wracamy, jeden krok do tyłu, drugi krok do tyłu na palce i wracamy. Ten do góry i wracamy. Do tyłu, góry i wracamy. Do przodu, do góry i wracamy. Do tyłu, góry i wracamy. Teraz pokażemy z muzyką. Thank you.
Zaczynamy od kroku podstawowego. Idziemy tak samo jak bardzo. Angielski, prawo do przodu. Raz, łączymy nogę. Idziemy na palce. Dwa, trzy. I idziemy do tyłu. Łączymy nogi na palce. Dwa, trzy. Do przodu. Dwa, trzy. Do tyłu. Dwa, trzy. Do przodu. Dwa, trzy. I do tyłu. Dwa, trzy. Teraz pokażę Wam to z muzyką. Follow my lead.
walc angielski, walc wiedeński, ale to nie koniec naszych zajęć, bo mam jeszcze dla Was niespodziankę. I nauczymy się dzisiaj tańczyć również salsa. A zaczynamy sobie od lewej nóżki i dajemy sobie krok do przodu. Raz, potem wracamy na nogę z tyłu. Dwa, łączymy. Trzy. I teraz krok do tyłu, wracamy i trzy łączymy. Czyli mniej więcej to powinno wyglądać. Raz, dwa, złączenie. Dwa, dwa, złączenie. Czyli raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Jeżeli chcecie, to możecie sobie pomóc tym tak stukając mniej więcej nogami, bo to będzie, wtedy Wam to będzie wystukiwać rytm. Czyli będzie raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Pokażę Wam, jak to wygląda w sumie teraz w muzyce. Czyli będzie coś takiego, że będziemy sobie szli dwa kroczki do boku.
tam, tam, tak. Jesteśmy na nodze w tym momencie prawej. Robimy takie podnoszenie troszeczkę naszego kolana przez takie hop. I idziemy tak, tak, tak. Potem łączymy nóżki i zaczynamy od prawej. Wychodzimy tam, tam, tam. I w tym samym miejscu, co robiliśmy tą R-kę, znowu podnosimy tą nóżkę, czyli hop i wracamy. Czyli to będzie mniej więcej wyglądało. Hop, 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 noga, hop, hop, hop. Łączymy. Hop, 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 noga, hop, hop, hop. A więc znamy już wszystkie kroki razem z tym naszym nowym krokiem super ekstra, dlatego ja teraz Wam mniej więcej wytłumaczę to, jak to będzie wyglądać, czyli zaczniemy sobie od lewej nóżki. Będzie raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dwa, dwa, trzy i do boku od lewej. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dwa, dwa, trzy. I teraz w obrót. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dwa, dwa, trzy. I teraz przerwa. Raz, dwa, trzy, noga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i znowu noga. Raz, dwa, trzy. I teraz tańczymy to z muzyką. Bezpiecznych ferii i najlepiej, żebyście zostali w domu i byli zdrowi. Pa!